Cześć, witamy Was na naszym kanale Nasze Podróże Edu.pl. W tym odcinku zabieramy Was na wyspę Korczula do miejscowości Lombarda. Zostańcie z nami do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to bardzo prosimy o subskrypcję i ewentualną łapkę w górę. Zostańcie z nami do końca. Lombarda to mała miejscowość leżąca około 6 km na wschód od miasta Korczula. Do Lombardy można dojechać asfaltową drogą, która wjedzie wśród malowniczych lasów sosnowych i gajów oliwnych, ale można także dopłynąć taxi boat z miasta Korczula. Z tej opcji my skorzystaliśmy. Zobaczcie, jak wygląda przepłynięcie. Koszt takiej przeprawy taxi boat to jest około w 2020 roku był to koszt 90 kun za osobę. Jednak za te 90 kun można sobie pływać pomiędzy Lombardą, wyspą Wernik, wyspą Badia i Korczulą. Możecie sobie wsiadać i wysiadać nam gdzie chcecie i to jest właśnie w tej cenie 90 kun. Jest to, naszym zdaniem, była to ciekawsza opcja dotarcia do Lombardy. Powoli dopływamy do Lombardy. W tle widzimy półwysep, który się nazywa Vela Glavica, z charakterystycznym kościołem pod wezwaniem świętego Roka. Czas na małą przerwę na kawę w kawiarni Cafe Bar Pyrwiżal, którą gorąco polecamy. Fajny klimat, fajne widoki i bardzo miła obsługa. Jeśli jesteś miłośnikiem piaszczystych plaż, to z pewnością Lombarda jest doskonałym miejscem na wakacje, ponieważ znajdują się tutaj dwie piaszczyste plaże. I tak, jedną z nich jest plaża Bilinżal i drugą jest plaża Vela Pergina. Oczywiście nie są to plaże może tak duże i tak spektakularne jak plaża Trestynica w Orebiczu, czy plaża w Loparze na wyspie Rab, czy plaża w Ninie koło Zadaru. Jednak są to plaże równie ładne i powinny zadowolić wszystkich, którzy lubią kąpać się w wodzie z piaskiem. Turyści znają Lombardę przede wszystkim ze względu na piaszczyste plaże, które są tutaj bardzo popularne, jednak rejony Lombardy, jak i sama miejscowość Lombarda są znane ze swoich żyznych pól, które są idealne do uprawy winorośli. Jak już sami się przekonacie, wnętrze półwyspu Vela Glavica porastają praktycznie same winorośle, z których powstaje doskonałe białe wino Grg, które właśnie w tym roku mieliśmy okazję, przyjemność pierwszy raz w życiu pić i jest naprawdę rewelacyjne. Powoli dochodzimy do plaży Vela Pergina, do pierwszej z dwóch piaszczystych plaż, większych piaszczystych plaż w Lombardzie. Jest to plaża całkiem przyjemna, nie jest ona jakoś bardzo duża. W pobliżu znajduje się parking, znajduje się sporo atrakcji dla najmłodszych oraz jest kawiarnia-bar, w którym można napić się kawy i coś przekąsić.
jedziemy teraz w kierunku drugiej piaszczystej plaży. Przecinamy półwysep Velaglavica i udajemy się do plaży Bilin Jal.
my powoli wracamy już do naszego taxi boat i wracamy taką samą drogą na starówkę do Korczuli. Ale jeżeli filmik oczywiście się Wam podobał, prosimy o subskrypcję, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście, oraz łapkę w górę. Zachęcamy także do oglądania naszego kolejnego vloga, który mamy nadzieję, że pojawi się na kanale już niebawem. Do zobaczenia, cześć!